biorąc pod uwagę problemy agrotechniczne 2021 roku oraz łagodny przebieg zimy, można spodziewać się rozwoju populacji szkodników różnych gatunków drzew owocowych. W najnowszym wydaniu Sadu Nowoczesnego prezentowane są główne problemy dotyczące ochrony sadów pestkowych. W sadach śliwowych w pierwszej kolejności może wystąpić problem z mszycami. Dużym problemem okazać się może zewiad śliwowy lub przędziorek. Omawiając prognozowane zagrożenia ze strony szkodników w kwaterach śliw, nie można ominąć owocówki śliwóweczki, która spędza sen z powiek niejednemu sadownikowi. Również w kwaterach czereśni i wiśni należy być przygotowanym na wzmożony rozwój populacji gatunków mszycy. W nadchodzącym sezonie może wystąpić kłopot z mszycą czereśniową albo z mszycą wiśniowo-przytulinową. Dużym zagrożeniem w dalszym ciągu będą muchówki, do których należy nasionnica trześniówka oraz nasionnica wschodnia. Ostatnim, a zarazem bardzo ważnym szkodnikiem, którego uciążliwość wzrasta z roku na rok, jest muszka plamoskrzydła. W przypadku sadów brzoskwiniowych w natarciu będą przede wszystkim mszyce, a w szczególności mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana i mszyca brzoskwiniowo-trzcinowa. Jakie zabiegi wykonać, w jakich dawkach i przede wszystkim w jakiej fazie wegetacji, aby zwalczyć w swojej uprawie pestkowej konkretnego szkodnika, dowiedzą się Państwo w najnowszym wydaniu Sadu Nowoczesnego numeru 3 marcowego. Cały artykuł dotyczący problematyki prognozowanych zagrożeń i zaleceń ochrony w sadach owocowych można pobrać bezpłatnie w formie pliku PDF. Link do materiału zamieszczam poniżej w opisie filmu wideo. W dwóch częściach znajduje się tematyka dotycząca problemów ochrony sadów ziarnkowych i pestkowych. Przypominam o wciąż trwającym konkursie, gdzie główną nagrodą jest opryskiwacz Vulcan Max Flow od firmy Bury Maszyny Rolnicze.